Cześć, siema, z tej strony Sobert, gram dalej w The Last of Us 2. Znajduję się tutaj w pomieszczeniu z drugim stołem warsztatowym. Jedną rzecz tutaj ominąłem. Sobie poza kamerami jednak przeszukałem na spokojnie i zobaczcie, zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej na spokojnie się gra jednak. Jak się komentuje gra, człowiek myśli też o tym czasie, który leci i tak dalej. Mamy kartę, jak zwykle przeczytam. Naledi de Jotful. Naprawdę nazywa się Naledi Mbeki. Choć Naledi nosi luźne ubrania, które ukrywają liczne blizny, po oparzeniach nie wolno dać się zwieść jej wątłej posturze i siwym włosom. Po tym jak w przeciwieństwie do swojej rodziny wymknęła się śmierci w wyniku podpalenia, jej wołania o zemstę umożliwiły mrocznemu duchowi zamieszkanie w jej wnętrzu, co obłożyło ją klątwą zwodniczo przypominającą błogosławieństwo. Gdy Naledi dotyka innej istoty, żadna z nich nie może zginąć ani doznać obrażeń fizycznych. Gdy przebywa sama, jest całkowicie bezbronna, dlatego stworzyła niemalże niezniszczalny tandem z potężną bizarebrą, która bez problemu nosi ją na rękach, by wspólnie walczyć z tymi, którzy skrzywdzili Naledi. Postać neutralna. Okej, mamy kartę, możemy, wydaje mi się, ruszać dalej. Co mieliśmy tutaj ulepszyć, to sobie ulepszyliśmy. Dokładnie, już w tej chwili tutaj nic, jak widzicie, nie zrobimy. Dobra, można ruszać. Jeszcze jedna rzecz, przygotuję sobie tak, bo to potem trzeba zmienić. Ach. Zmienimy sobie na strzelbuchę tutaj, dobra. I chyba tyle. Sklep rowerowy, nic więcej tutaj, kurczę, nie ma. Ale pytanie, co będzie tutaj? Też, kurczę, w miarę spory obszar. Gold Star Liquor. Tu mamy jedną rzecz. Chyba od niej zaczniemy. Potem chyba musimy iść tam, widzę, w lewo. Więc chyba od niej zaczniemy tutaj przeczesywanie. Gdzieś się musimy tam przedostać chyba dalej. Tutaj coś jest koło tej ciężarówki. Coś tam, widzę, się świeci. Dobra, to się przyda. Jasne, że tak. Butelki, coś takiego, to my mamy. Wejdziemy sobie tutaj. Wydaje mi się, że cicho. Że nikogo tutaj, kurczę, nie ma. Popatrzmy jeszcze. Oczywiście, że pozbieramy, przeszukamy. Jest. Amunicja do rewolweru. Dobrze, trochę się ostatnio tam wystrzelałem. To mi się też przyda. Zdrowie uzupełnione. To już mamy max. Jest zejście do piwnicy, widzę. Zaraz tam sobie wskoczę. Wezmę broń w razie czego. No dobra. O, shit. Człapacze? O, w mordy, są dwa. Stary sposób. Jedna mina. Tu gdzieś damy drugą. O shit, ale mam lekkiego stracha. Cegłowa. No chodźcie. Nie wierzę. Chodź tu, gnoju. Pokaż im się, Eli. Siła wybuchu była spora. Shit.
Siła wybuchu było spora, jeszcze jeden dostał od drugiego kasę. Sam też oberwałem przy okazji, ale dobra, nie za mocno. Od tych min muszę jeszcze dalej się po prostu... Uch, co za smród. Dobra, z nimi nie jest najgorzej. Ja widzę, że jak jeden wybucha, a drugi w to wejdzie, to tak samo obrywa jak my. Jednak kurczę, mina, a potem strzał ze strzelby i bingo. Dobra, cegłówę sobie weźmiemy na zapas. Biegam trochę bez celu, taki jeszcze jestem lekko poddenerwowany. Człapacze jednak robią wrażenie już na samą myśl, że one są. Przeszukamy sobie tą piwniczkę, co? Tutaj może być coś ciekawego. Czemu nie? To były tylko chyba one. Tam jest jakieś przejście. Kurde, nic tu nie ma. Czego one tutaj broniły? Skoro były człapacze, to musi być coś tutaj ciekawszego. Może tam się trzeba właśnie przeczołgać, żeby to... O! 10 suplementów to już coś. To już rozumiem. Jezu, ciemno tu jak w tyłku. Złom to... Dobra, mogę stworzyć sobie minę. Te miny to jest bajka na człapacze. No nie tylko na nie, bo tutaj odrzut, kurde, jest konkretny. Nie wiem, czy coś tutaj jeszcze odnajdę. Czy coś mi tu nie migło. Dobra, trzeba się tam i tak widzę prześliznąć. Żeby gdziekolwiek chyba tutaj wyjść. Bingo, gdzieś jesteśmy. Gdzieś jesteśmy, to mamy max. Czekajcie, bo mamy max, to też tak nie jest powiedziane. Się uleczymy i sobie weźmiemy tą apteczkę. Czemu nie? O właśnie. Mamy trzy apteczki możliwe do noszenia. Kurde, nic tu więcej nie było. To tak trochę też se. Chyba, że coś tutaj jeszcze możemy odnaleźć. Jakiś dziecięcy pokój. Tu to może być w takim miejscu karta kolekcjonerska. Jakiś artefakt, cokolwiek. Światło latarki też takie daje, kurde, potem migania, że nie wiadomo, czy coś było, czy nie było. Tu coś mamy. Ach, chyba ten. Nie, myślałem. Na świeżym powietrzu w tym numerze oceniamy 15 karabinów myśliwskich z lunetą. 10 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim zdejmiesz skórę z jelenia. Łowca promocji, jak tanio kupić noże, kamerę, okulary, noktowizyjne i inne sprzęty. Ja wiem, co to jest podręcznik przetrwania. Świetnie, świetnie, żeśmy tutaj weszli. Tak jest, nowy rodzaj ulepszeń. Zobaczcie, nowy rodzaj ulepszeń, precyzja. I to, nie, jeszcze coś można będzie znaleźć. Większa stabilność podczas celowania. Jesus. Poruszasz się szybciej, gdy celujesz. Wykrywaj wrogów z większej odległości. Celuj L3, aby wstrzymać oddech, ustabilizować broń. Bajka. To świetna rzecz odnaleziona. No to warto było. Tutaj też byśmy się, widzę, dostali tym oknem. No ale dobra, jakieś tam były emocje przynajmniej. Człapacze i podręcznik przetrwania. Spoko, loko, fajne miejsce. Dobra, Eli, tu już nie ma po co. Oh shit. Ojojojojoj, tu widzę, jest więcej chłopaków. Coś takiego to jestem w stanie rozwalić. A na tego już chyba nie mam nic. To są mędy.
No to na górę. Złapcie mnie, sukinsyny. O, może to mi to pisał. No to na górę, ale to chyba widzę nie tędy. Jak się dostać na schody? Jakoś naokoło. Raczej obstawiam, że naokoło, Eli. Stąd wyszliśmy. Tu mamy co nieco. Dobra, weźmy sobie porządną broń. Mam nadzieję, że już tu nie będzie człapaczy. Albo dobra, niech będzie strzelba. Niech będzie lepiej strzelba. Studio tatuażu. No proszę. Długie te kurcze lokacje. Wszystkie te, które żeśmy łazili, to naprawdę... Wszystkie są kurcze długie. Czekajcie, tutaj dobra. Aha, tam jeszcze sobie widzę, mogę przejść na tyły. Nie wiem, czy jest sens. Dobra, zobaczymy. Może tu też będzie jakieś wyjście. No, już widzę, co tam na tyłach. Na tyłach mamy to. Dobrze, to akurat potrzebne. To może mniej, ale zawsze coś jest. Uli, wiesz, że sercem zawsze pozostaniemy w Hillcrest, ale kiedy zastrzelono Sofię, postanowiliśmy udać się na stadion razem z pozostałymi. Musimy myśleć o naszych dzieciach. Brandmanowie. PS. Kilka godzin temu widzieliśmy Borisa. Próbowaliśmy z nim rozmawiać, ale jakoś dziwnie się zachowywał. Pogadaj z nim. Mamy nadzieję, że do nas dołączycie. Może Boris już był jakiś lekko zarażony. Chyba kolejną minę mogę stworzyć. To robimy. Robimy, robimy. Wsio? Ale miny nie musisz brać, Eli. Weź sobie strzelbę. Tam nigdzie nie wyjdę. W tym byłem. Jezus Maria, ile tu jest, kurde... Zwiedzania. Kolejne domostwa. Tu jakaś piwnica. Aha, już wiem, po co go mogę przesunąć, żeby tutaj się dostać do środka. Tam coś jest w środku. Są dwa gnoje. A tu? Tutaj cicho, dobra, zaraz tam wejdę. Może nie wyjdą, odsunąłem im ten kontener. Ktoś ich tam, kurde, zamknął. Tutaj zakład fryzjerski, widzę, był. To był zakład fryzjerski. Mało kart coś tutaj znalazłem. Tam w tym pierwszym odcinku z Hillcrest sporo musiało mi umknąć. Butelę se wezmę. O Jezus Maria, jak tu bym przegapił. Takie suplementy. Potem jeszcze zostaje nam ta strona. Tu jeszcze sobie popatrzę. Stąd można było tutaj też się dostać. Dobra. Idziemy tutaj, gdzie odsunęliśmy ten kontener. Dwa gnoje w środku. Więcej nawet. Straciłem tylko, kurde... O Jezus Maria, ten jeszcze tu. Mogłem ich, kurde, podjarać. Wiedziałbym, się przygotował do Mołotowa. Jezus Maria, co to jest za gówno? Ja pierdziele, bym wiedział, to bym się przygotował, koktajl im tam rzucił. No właśnie. Dobrze powiedziałaś, Eli. Co to, kurwa, było? Ja pierniczę. Apteczka. Dobra, nie ma co tu czekać. Tu jest Mołotow. Kurde blade. Rzuciłbym im, miałbym spokój. Ojej, 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 ojej.
co zrobić. Co zrobić? Chyba byli tu zamknięci. Safe. Turururu, safe mamy. To fajnie byłoby znaleźć kod do tego sejfu. Ha! Przeszukamy. Przeszukamy to miejsce. No sejfik fajna rzecz, ale... Kurde, jak tylko tu grzybnia jest. Na razie to tutaj nie widzę żadnych cyfr. Nic tu nie jest wypisane. Może tutaj coś. No gdzieś powinniśmy odnaleźć wskazówkę, to na pewno. Dobrze, że jest amunicja do strzelby. Okej, było warto tutaj tak wleźć. Coś na biurku. Nic nie widzę. A tutaj? Też nie za bardzo, a tu? Czekajcie, jakieś cyfry? Ha. 1, 2, 3, 4, ale to na bank nie to. Fucking shit. Żadnej wskazówki, niczego takiego? Kurde, niemożliwe. Fucking shit. Aż mi się nie chce wierzyć, żebyśmy tutaj nic nie znaleźli. Może będzie coś w innym budynku. Coś przegapiłem. W mordę kolec, nie lubię tak. Nie lubię tak wyjść bez wrażeniem, że kurczę, coś tutaj jednak mi zostało. Jest jakaś wentylacja, ale to mi nic tam nie da. Na tych ścianach tutaj, kurczę, nic nie widzę. Albo coś mi naprawdę uciekło do jasnej, ciasnej anielki. Tu gdzieś można wejść, to mi też nic nie da, że tam sobie wejdę. Może tu gdzieś obok coś przegapiłem. Nie wiem, do jasnej, ciasnej anielki. Dobra, na razie to zostawimy. Tu na bank nic nie było. Może gdzieś coś znajdziemy później. Zobaczymy sobie inne tam, inne sklepy. Jeszcze w jakimś chyba nie byliśmy, co? Salon tatuażu, tu salon fryzjerski, tam zaczynaliśmy, tam to. No nic, musimy się udać dalej. No trudno, ale jak tylko znajdę ten kod, to od razu się, kurczę, cofniemy. To może być fajna sprawa. Gdzieś musi być notatka na ten temat, to dam se rękę uciąć, a wszystko wszędzie wcześniej przeszukałem. Tu jest jakiś salon chyba dla zwierząt. O Jezu. Człapacz. Może tego zajaramy. Zabawimy się koktajlem Molotowa. Też dobry sposób, kurczę, poszło bez amunicji. Miny, koktajle i potem strzał, kurde, w gościa i po sprawie. Ale widzicie, ten się jarał, nie zginął od razu, a też się zajarał od tamtego. Kurde, jaki etap. Employers only, gówno prawda. Właśnie. Już raczej załatwiłem wszystkich. Ten hałas to na bank wszystkich tutaj sprowadził. Co my tu mamy jeszcze? W
Wiem, że mam trochę suplementów. To się nauczymy. Większa stabilność podczas celowania. Bingo. To mamy za 30. Szybsze ruchy celując. Tak, tak. Troszkę sobie tutaj porobimy ułatwień, ale ułatwień nie polegających na zmianie trudności gry, tylko odblokowywanych jednak w miarę postępu. No i co mamy tutaj? Uli to był Boris. Rozstrzelał tamten patrol WLF na moich oczach. Jezu, rozumiem go, zabili mu córkę, ale właśnie wydał na nas wyrok. Mamy tylko jedną szansę na przeżycie, musimy go wydać. Wiem, że to twój przyjaciel, ale jeśli wilki zabiły tę dziewczynę z powodu jakiegoś głupiego graffiti, to pomyśl, co zrobią nam wszystkim za ukrywanie człowieka, który załatwił im trzech ludzi. Spotkajmy się tam, gdzie zwykle, po godzinie policyjnej. X. Okej. To coś też mogę wziąć. Co ja mogę tutaj wytworzyć? 3-3-3, min nie zrobię, dobra. Kurde, jeszcze jedyne pomieszczenie w tej okolicy, w której coś może jeszcze uda się znaleźć tą kurde. Cały czas liczę na ten save, że coś gdzieś odnajdę. Weź sobie tą butelkę. Weź sobie strzelbę. Muszę polatać tutaj, poszukać, posprawdzać, poszperać. Tutaj chyba coś mamy. No właśnie, nawet się trzeba schylić, żeby coś zabrać. Tutaj też coś jest. Okej. Tu był człapacz i jeden, kurde, zarażony fragles. To jest jakiś salon w ogóle. A tutaj? Chyba widzę cyfry. Siema, Dale wpadnie spytać o kombinację do sejfu. Jak mu ją podasz, to będzie wracał jeszcze z 8 razy, więc lepiej od razu podejść do warsztatu i wprowadź ją samodzielnie. Kod to 308265. Ktoś powinien porozmawiać z jego żoną. Wiem, chcę wierzyć, że Dale z czasem wydobrzeje, ale pora zacząć myśleć praktycznie. Podobno w bazie WLF są prawdziwi lekarze. Nikt nie miałby do niej żalu, gdyby odeszła. Oprócz Borisa, ale jebać go. 308265. Znaleźliśmy to. 308265. Jeszcze wiele innych fajnych rzeczy widzę, znaleźliśmy. Tu mamy przejście dalej. Dobra. 308265. Potem no tutaj wracamy, a jak? Tam mamy przejście po prostu gdzie trzeba. Ale ten safe. Czułem, że coś tutaj jeszcze będzie. 308265. Dawaj, maleńka. Wprowadzimy sobie ten kod. Tutaj na tych mogłem mołotowa użyć. Ktoś będzie grał, już będzie wiedział. 308265. Jedziemy. Też te cyfry tak daleko od siebie. 30, 82. Jesus. 65. Amunicja. Chyba jest. O kurde, coś jeszcze tu mamy. Przyda się. No wiecie co? Się podjarałem, bo było na żółto. I to zawsze jest jakiś taki ważny przedmiot. Kabura na broń długą. No rewelacyjnie. Zobaczcie, rewelacja. Tak jest. Czyli jednak, tu było coś ważnego. Ja pierdzielę, to warto było tu wrócić. To warto było tu wrócić. Czekajcie, jak to przeładuje. Nie, tego nie przeładuję już. Dobra. Strzelba i w drogę. No, to rozumiemy, co? Dzieje się tutaj trochę. Nawet w tych takich właśnie, widzicie, lokacjach. Tu człapacze, tam kurcze zarażeni. Tutaj safe. Z kaburą na broń długą. Jeje. I tam znaleźliśmy jeszcze podręcznik przetrwania. Zajebiste miejsce po prostu. Dobra.
jeszcze? Wiem, że mam troszkę suplementów, no właśnie. Tu mamy wszystko, tutaj nie zrobimy, tu nie zrobimy, ale tu zrobimy. 50% do prędkości ruchu, czy mi to potrzebne? Szybciej się czołgasz, zwiększa wydajność tworzenia bomb dymnych. To zrobimy, czyli zbieramy na to. Mało amunicji w tej, kurde, strzelbie. Tutaj są schody. No tutaj chyba już nie chcesz wracać. Raczej nie. Tutaj mają coś powbijane, zobaczcie. Na wszelki wypadek. Dobry strzał. No to już wiemy, po co nam te strzały. Czyli gdzieś znajdziemy łuk. Kurde, sam nie wiem, co tu sobie przygotować. Przeładujmy. Ten pistolet akurat sobie założę na razie, tłumik, dobra. Ze strzelbą. O rany, co to było? Jakieś kurde wybuchy. O w mordę. Czy to twoja sprawka, Tommy? O kurde. Są zarażone gnoje. Ciekawe, ile ich tu jest. Dziwnie, bo taki trochę otwarty ten teren. Kurde, widzi mnie chyba. O, ale ich tu kurde jest. Jesus. Czy oni się stąd po prostu ewakuują gdzieś, czy o co biega? Chyba niekoniecznie. Dobrze byłoby ich załatwić, nie chcę, żeby mi potem kurde w czymś przeszkadzali. O shit, idzie tu. Dobra. Jeszcze tam dwa chyba łażą po okolicy. No, my się musimy raczej udać w stronę tego czarnego dymu. Jeżeli tam jest Tommy, to musimy go odnaleźć. Gdzie wy kurde jesteście? Jest, widzę jednego. Ajajajaj, nie wiem, czy on mnie nie zobaczy, czy zdążę go załatwić w ten sposób. Chyba zdążę. Bingo. Dobra, został jeszcze jeden gnój. Ten jeszcze tu szaleje. Róż dupę. Kolego, i będziemy się mogli tutaj swobodnie poprzemieszczać. Tak czułem. Na razie się położę. Dobra, bo on tak łazi w jedną i w drugą. Teraz już chyba cię mam, łazęgo. No. Poszło. Dobra, chyba wszyscy. Wszyscy tutaj. Zobaczmy, co tutaj jeszcze w ogóle jest. Do rozegrania. Tu nic. Tu mamy przejście dalej. No dobra. Fajna lokacja. Tu chyba spokojnie. Co to za basen?
Od takiej płytki. Okej. No, przejście mamy przez chatę. Nie inaczej. Tak czułem, wiecie co, że to takie właśnie dziwne miejsca. Brainstorm. Brainstorm naprawdę nazywa się Akio Sato. Bystrość 80, krzepa 40. Akio Sato, przepadający za adrenaliną, miliarder z branży technologicznej, uwielbia stawiać czoła niebezpieczeństwom i przychodzić innym na ratunek. Korzystając ze swoich własnych wynalazków, jest jednak pewien szkopuł. Brainstorm nie podejmuje żadnych działań, dopóki inni nie zadecydują, jak ma postąpić. Za pośrednictwem jego crowdsourcingowej aplikacji dla bohaterów Just Five. Taki był zespół kiedyś. Just Five. Kto stanie się jego nowym wrogiem? Wybór należy do ciebie. Neutralny bohater. Dobra, no i tutaj mamy coś, czy nie mamy coś? Nie mamy coś, ale mamy chatę. Droga prowadzi tylko tędy. Cisza, spokój. Przyjdzie nam poczytać i pozbierać co nieco. Jesienny spadek cen, wyprzedaż. Najlepsze ceny w okolicy dziś tylko u Rozmonta. Okaż ten kupon, aby otrzymać 25% rabatu na wszystkie produkty. Nie mogę się doczekać Tomiego. On musi też gdzieś tutaj, kurde, być. Bankowo. Amunicja do rewolweru. No fajna miejscowa, bo tutaj przynajmniej coś jest, co możemy pozbierać. W końcu pierwszy raz w tej grze wykorzystałem też ten koktajl Mołotowa. No co by nie powiedzieć. Ja pierniczę, Suert. Rozwijasz się po prostu. Jesteś coraz bardziej niesamowity. Ale pierdziele jak potuczony. Nieistotny, nieistotny. Tam było jakieś przejście. Coś tu już, tu zabarykadowane. I tam musimy chyba wejść. A tu mamy Maxa. Czyli musimy iść tamtędy. Nie ma lekko, nie inaczej. O Jezu! Ja pierniczę, co za gówno wyskoczyło. Idź w cholerę, gnoju, ale zobaczcie, co on ma dla mnie. Co? Nada się. Jakie bronie, już ile tego masz? Schemat strzały wciśnij, by obejrzeć. Właśnie wcisnąłem, więc obejrzmy sobie. Stwórzmy strzały. No dobra, stwórzmy strzały. Mamy 6. Ale jajca, gdzie go wybieram? Tu? Aha, kurde, to jeszcze by się przydała jedna kabura na broń. Ja poproszę tutaj tą strzelbę. W ogóle to właśnie. Tu bym chciał strzelbę. A tu może być ten łuk, dobra. No a tu pewnie trzeba uwzględnić jeszcze trajektorię lotu. No dobra, nim tym łukiem się zaczniemy bawić, to trzeba będzie poćwiczyć, a przydałyby się nam do tego strzała. Ja nie mam zamiaru marnować tutaj tych rzeczy do craftingu na strzały, jak nie umiem strzelać. Tu mamy Max. Ale dobra miejscuwa. Tak jest, miny zrobimy. Jakie zaopatrzenie, normalnie Lara Croft. Teraz to już jesteś Lara Croft. Łuk, strzelby, karabiny, pistolety, miny, koktajle, wszystko mamy. Aha. Stosowanie dla manekinów. Przytrzymaj R2, by w pełni naciągnąć łuk. O Jezu. No dobra. Czasem możesz odzyskać strzałę po trafieniu wroga w głowę. O! Kurczę, no nie jest chyba źle. Wciąż w formie. No dobra, ale tu wiedziałem, gdzie celować. I łebki pospadały. Nie, no chyba jest okej. Z tym celowaniem. O, tu jeszcze była dodatkowa strzała. Chyba mam wszystkie. No właśnie. Mamy Maxa.
Ruszamy, ruszamy dalej. Tak mimo wszystko wolę strzelbę. O, w mordę. Hej! Psy wyczuły coś na dole. Chyba tam jest. Nie ma opcji. Jest gdzieś tutaj. Właśnie rozwalił nam, kurwa, samochód. Na pewno? Tak, kurwa, na pewno. Rozproszyć się, ludzie! Może być ich więcej! Shit. No, wiemy, że mistrzem skradania to ja nie jestem. Lepiej to było chyba najpierw ściągnąć to kolesia z tym zasranym psem. Shit. Co jest? Kur... Załatwimy to. Ale... Ale mu normalnie wcelowałem. Pierdicze, jak zwykle akcja, kurde. Jak zwykle akcja, to mi się przyda na pewno. Ulepszmy sobie to. Dobra, już pierdzielę te tłumiki, to już się wkurzyłem. Tam z tłumikami się bawię. Siep. Będzie po mnie w końcu, kurde. Ja pierdiczę, jak to przetrwam, to będzie hit. Szybciej ulecz się. Mam ją! Tu! Ja pierdziczę, jak ja to przetrwam, to będzie hicior. Jesteś, kurwa, następna! Ja pierdziczę. Dobrze, presja! Jaka presja, już gościu, sam zostałeś. Nie, tam jeszcze kogoś widziałem. Szybciej. Tam mnie ktoś chce oflankować. Nie odpuszczę! Nie! Nie! Zginiesz, kurwo! No pewnie. Ale mnie wywalił. Chyba wolę jednak takie tutaj walki. Przynajmniej to szybciej idzie niż z tym skradaniem. Ajajajajajajaj, ale mi kurde napsuli zdrowia. Może znajdziemy tutaj jeszcze jakieś amunicje, coś. Chyba teraz to bierzemy. Jest do rewolweru. Coś tam z nich powinno, kurde, powypadać z tych gnoi. O Jezu, jeszcze ktoś tam gdzieś jest. Jeszcze gdzieś ktoś mnie widział. Rozpłynęła się! Wywabić ją! Tam chyba łażą. Szukajcie sobie dalej.
Coś mi się wydaje, że oni tam gdzieś sobie łażą. Kurde, tu nie widzę nikogo. Jeszcze któryś? No to jest dobra, kurde, broń. Jeszcze z tym przybliżeniem hit. Jeszcze gdzieś ktoś jest. Jeszcze gdzieś ktoś jest. Dobra. Nie wiem, czy tak dobra, bo oni cię ciągle szukają. Widzę gościa. Shit, kurde. Ależ oni się tutaj, kurde, ja pierdziele, poukrywali. Już teraz chyba, kurde, wszystko mogę na spokojnie pozbierać. No, przez to nam się zrobił odcineczek trochę trwający. No, ale okej, dzieje się przynajmniej. Już trochę też mnie takie, wiecie co, te łażenie bez walki chyba mnie denerwuje. To skradanie okej. Zarażeni jedno, ale tutaj już ci to. Chyba wolę się z nimi postrzelać. W sumie miałem też łuk, ale z tymi psami to już mnie denerwują po prostu jak łażą. Dobra, zabieraj co można. Jeszcze ammo. Tu jeszcze coś. Cyk. Oki. Zejście do piwnicy. Dobra, to sobie zejdziemy na pewno. Już chyba wszystkich wykończyliśmy. Chociaż jeszcze gdzieś słyszałem jakiś głos. Jakby ktoś krzyczał. Kurde, jakiś większy zasrany patrol. Kurde, skąd ich się tu po prostu tyle bierze, ćwoków? Jezu. Tu, w środku! Rany. Gość ma maczetę, biorę ją. Usiadł. Robi się! Bierz ją, mały! Zabij ją! Czy ja mówiłem, że jak ja to przetrwam, to będzie hit? Ja pierdzielę, ile ich tu jeszcze jest? Tą maczetę muszę sobie od razu ulepszyć. Apteczek już mało, ale tutaj poszło mi tego wszystkiego w pipą. Ja pierniczę! Dobra, rewolwer. Zbieraj mała, co można. Już teraz, kurde, mam nadzieję, że naprawdę wszystkich wykończyłem, ale wtedy też już taką miałem nadzieję. Gnoje ciągle gdzieś, kurde, skądś przyłażą. Nic tu więcej, nic tu po mnie. Tutaj coś? Nie, butelka. Wytropić ją! Okej. Jeszcze jest jakiś gnój. Ja pierniczę.
Wkurzacie mnie, łazęgi. Cholera wie, ile ich jest. Fucking shit. Morda. Nic dobrego. Orzesz. Ja pierniczę, no. Przecież oni są wszędzie, kurde. A dobrze było, były te chaty przeszukać. Ja pierniczę. Ktoś ją zauważył? Cichciutko. Nie mam już tu za wiele, kurde. Amo. Tu chyba idzie jeden. Dobra, teraz to już wolałbym się jakoś skradać. Kto się uwidzi? Tu nic nie ma! Ja pierniczę! Ale jaja! Shit! Holly! O nie, co? Namierzyć ją! Może się uda? Jeszcze jedna. Jezu Chryste. Chyba ostatnia. Dobra, ona widzi trupy. Pierdziele, nie wyjdę stąd szybko, widzę. Ale jajca. Się wpakowałem. Kolejne psy. Nie mogła uciec daleko. W mordę. Ale wszyscy stamtąd nadchodzą. Ten z psem. Shit. Kto się tu widzi? Nikogo nie widzę. Dobra, spróbujemy tą najpierw. Potem tego z psem i może to będzie wszystko. Patrol, no bywa z szlak. Tam gdzieś łaził ten z psem. Tu jest pies. Kurde mać. Dobra, na psa to mamy tego. Tu mamy maczetę. Ach, kusi mnie, ale nie. Jeszcze nie. Ja
No, wydaje mi się, że chyba finito. Wszyscy pozałatwiani. Dobra. Zostawiamy sobie eksplorację tych budynków na kolejny odcinek i gramy dalej. Do zobaczenia. Cześć.